Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyznacz miejsce zerowe funkcji kwadratowej f, doprowadzając najpierw wzór tej funkcji do postaci kanonicznej. Postać kanoniczna, czyli f od x. Mam tutaj a, x odjąć p, kwadrat plus u. Ważne jest to, że jak my tutaj zrobimy to do wzoru skróconego mnożenia, to mamy x kwadrat. Minus 2px plus p kwadrat. Czyli my tutaj musimy mieć samotnego x. Więc jeżeli w tych przykładach, a tutaj w każdym z tych przykładów coś mamy, będziemy musieli to wyznaczać przed nawias. No i zaczynamy sobie od podpunktu A, czyli robimy dwójkę. OK, mamy tak, tu jest minus, to już wiemy, że to się nie zgadza ze wzorem skróconego mnożenia i będziemy musieli to trochę przerobić. Podpisujemy sobie zatem a kwadrat minus 2ab. Teraz sobie to przepiszemy. I jeżeli to jest 2 razy x to jest 2x i 2x razy co daje 2x? No 1, a 1 do potęgi drugiej to 1. Ale, żeby to się równało tutaj minus 3, to my musimy odjąć 4, bo 1 odjąć 4 to minus 3. I teraz to zawijamy pod wzór skróconego mnożenia, czyli mamy x odjąć 1 do potęgi drugiej, to to jeszcze musimy ze sobą wymnożyć. I tutaj mamy 2 razy minus 4, a to będzie minus 8. I teraz to podstawiamy do postaci, że to się będzie równać 0, bo mamy mieć miejsce zerowe. A punkt przecięcia z osią x to miejsce zerowe, więc na y jest 0. Ja wiem, że to się zaczyna od f od x, więc powinno być 0 równe się, ale to 0 możemy sobie postawić również po prawej stronie. Czyli mamy 2x-1-8, odjąć 1, minus 8, 0, to teraz przenosimy na drugą stronę ósemkę ze zmienionym znakiem. Dzielimy przez 2 i pierwiastkujemy. Przy czym tutaj będziemy mieć dwa wyniki. Pierwszy, bo minus 2 do potęgi drugiej to 4, czyli odwrotność pierwiastkowania, działanie i 2. To oznacza, że ta funkcja ma dwa miejsca zerowe. Będzie to minus 1, a tutaj 3. To teraz pod punkt B. Widzimy, że tu mamy minusa, czyli zapisujemy minusa. Zmieniamy znaki na przeciwne. Przerabiamy wzór skróconego mnożenia, bo tu będziemy mieć plus b kwadrat. Teraz tak, 2 razy x to 2x. 2x razy co to 8x? No 4, a 4 do kwadratu to 16. To, żeby mieć tutaj 15, muszę zrobić minus 1. Zwijam to do wzoru skróconego mnożenia, czyli mam plus 4 do drugiej. No, a tutaj minus z minusem daje mi plus. No, sobie tutaj przyrównujemy do tego zera. Możemy tutaj ominąć jeden krok i od razu przenieść tą jedynkę na drugą stronę, czyli będzie minus 1. Potem dzielimy przez minusa i pierwiastkujemy. Czyli znowu tu możemy mieć x plus 4, będzie się to równać minus 1, jak i x plus 4. Może się równać 1. To teraz przenoszę to na drugą stronę i będę mieć minus 5, a tutaj jak przeniosę na drugą stronę, no to będę mieć minus trójkę. Pod punkt C. Znowu jest minus. I mamy tak, a kwadrat to jest minus 2ab. 2x razy co daje 6x na no no, 3. Czyli jak tutaj zrobię b kwadrat, to mam 3 do kwadratu, a to jest 9. Tu ma być 10, no to robię plus 1. Zwijam to do wzoru teraz. I minus plusem da mi tutaj minus. Dobra. No to teraz przenoszę to znowu na drugą stronę. I teraz jak podzielę przez minusa, to wychodzi mi tu minus 1. A jak weźmiemy liczbę dodatnią, czy też liczbę ujemną do potęgi drugiej, to nam tutaj wychodzi liczba dodatnia. Ujemna nam nigdy nie wyjdzie. Więc zapisujemy, że to jest mniejsze od 0 i jest to równanie. Sprzeczne. Oznacza to, że ta funkcja nie ma miejsc zerowych i pod punkt D. Tutaj robimy 0,5x kwadrat i teraz uwaga, bo tutaj będziemy musieli mieć dwa razy więcej, bo 16x razy 0,5 daje nam 8x, czyli tutaj musimy mieć 64. I to się chyba od razu pokrywa ze wzorem skróconego mnożenia. Bo mamy 2 razy x to jest 2x, razy co to 16x? No razy 8. A 8 do potęgi drugiej to 64. Czyli od razu zwijamy do wzoru tutaj 8 oczywiście. Ok. No i teraz. Dzielimy na 0,5. Pierwiastkujemy. Tutaj będziemy mieć tylko jeden wynik, no bo nie mamy pierwiastka z minus 0. Czyli tu jest jedno miejsce zerowe, minus 8. To teraz pod punkt E. I tutaj wyrzucimy Minus 3, czwarte. I teraz tak, tutaj musimy dać minusa, bo minus z minusem dają plus i 4. 4 z czwórką nam się skraca, minus z minusem daje plus, zostaje 3, no to tu jeszcze x. To tu będzie plus, bo minus z plusem w mnożeniu dają minusa i też 4, żeby się skróciło z tym. Mianownikiem. Tutaj też chyba od razu wyszedł wzór skróconego mnożenia. 2 razy x to 2x, razy co to 4x, no razy 2, a 2 do drugiej to 4. Czyli wszystko się zgadza. Wrzucamy to teraz pod wzór. Przerównujemy to do zera. Jak podzielimy na minus 3 czwarte, to wciąż będzie to do zera. Pierwiastkujemy, otrzymujemy dalej to samo. Czyli x tutaj jest 2. No to jeszcze przykład f. Tutaj mamy czwórkę. Tutaj jest minus, to już tutaj bankowo będziemy przerabiać wzór skróconego mnożenia. I mamy a kwadrat minus 2ab. No to 2 razy x to jest 2x, razy co daje nam 6x, no na 3, a 3 do potęgi drugiej to jest 9. To, żeby tutaj nam wyszło minus 7, musimy odjąć 16. Plus 9, minus 16 to minus 7. Wrzucamy do wzoru. Minus 3 do drugiej. Natomiast tu mamy 4 razy minus 16. A to będzie minus 64. Ok. Dziesiątkę czwórkę ze zmienionym znakiem przenosimy na drugą stronę. Dzielimy przez 4. I to będzie 16. Pierwiastkujemy i mamy dla minus czwórki, bo minus czwórka wzięta do potęgi drugiej to 16. I dla czwórki, czyli mamy tutaj dwa miejsca zerowe dla minus jedynki i dla siódemki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. И? Ну и уж.